Cześć witam, dzień dobry, Silver Stacker z tej strony i kanał Silver dla Zuchwałych. Zapraszam na pierwszy w tym roku przegląd kilku ciekawych, w mojej ocenie monet bulionowych, które pojawiły się na rynku całkiem niedawno. Jest to wyłącznie moja mocno subiektywna ocena, więc absolutnie proszę nie traktować tego jako jakąkolwiek rekomendację, czy też nakłanianie do zakupów tego typu walorów. Takie decyzje zawsze podejmujecie sami. A moją listę otwiera najnowszy wizerunek złotego kangura, czyli dobrze znanej złotej bulionówki, jednej z sześciu najbardziej popularnych monet jednouncjowych o czystej próbie. Na ten rok Pertchmint przygotowała całkiem udany wizerunek, z którego myślę, że większość zainteresowanych powinna być zadowolona. Po zeszłorocznym hardkorowym koksie nadszedł czas na kangura w ruchu na tle australijskiego krajobrazu a na awersie natomiast podziwiać można króla Karola III. Mimo, że kangura zaliczamy do inwestycyjnych monet bulionowych o wielomilionowym nakładzie, czyli grupie charakteryzującej się przede wszystkim najtańszą formą czystego kruszcu, tak w przypadku monet z Australii mamy ten dodatkowy plusik, czyli zmienny co roku wizerunek. Jest więc zachęta, by w kolejnych latach również sięgnąć po złotego kangura i stworzyć własną kolekcję z kolejnych roczników. Moneta jest już do kupienia u dealerów. Kanadyjska mennica królewska zaprezentowała drugi wizerunek monety z serii Ice Age, który w tym roku prezentuje mamuta. Zeszłoroczne wydanie z tygrysem szablozębnym zbyt szybko i pochopnie zakwalifikowałem do zupełnie innej serii, czyli Bestii Północy. Co rzecz jasna było błędem z mojej strony. Tak więc, mamut to dwuuncjowe drugie wydanie serii o zwierzętach epoki lodowcowej. I tutaj również wizerunek uważam za udany, a przynajmniej tak prezentuje się na załączonej grafice. Pamiętać trzeba, że mimo dwóch uncji, średnica monet to jedynie 38 mm, więc nie należy spodziewać się super wyraźnych detali. Ale w większości przypadków na tych kanadyjskich dwuncjowkach nie było z tym jakiegoś większego problemu. Jednak, mając w głowie szybkie zamknięcie serii o bestiach północy, mam nadzieję, że epoko lodowcowa nie podzieli jej losu i w przyszłości zobaczymy również inne monety z tej serii. Może przyjdzie czas i na leniwca. Fani jednostek pływających powinni być zadowoleni, że w sprzedaży pojawiła się kolejna moneta serii Nautical Ones, czyli cenionej serii z godłem Rwandy, skupiającej się na historycznych okrętach. Bohaterem najnowszej monety jest Great Eastern, czyli potężny parowiec z drugiej połowy XIX wieku, zaprojektowany jako transatlantyk, okręt o długości ponad 200 metrów który mógł przewozić nawet 4000 pasażerów, nie sprawdził się jednak w tej roli. Z uwagi na niewielką ilość chętnych na odbywanie tak dalekich podróży w tamtym czasie, statek zaczęto wykorzystywać także w roli kablowca. Chlubę okrętowi przyniósł m.in. czynny udział w operacji położenia pierwszego kabla telegraficznego na dnie Atlantyku pomiędzy Europą a Ameryką Północną która odbywała się w latach 1865 i 1866. Ostatecznie okręt wycofano ze służby i zazłomowano w 1889 roku. A wracając do serii, to samemu jej nie posiadam, to się Wam muszę przyznać, ale od czasu do czasu wraca do mnie pomysł, by jednak dołączyć ją do mojej kolekcji. Może niedługo coś zacznę działać w tym temacie. Z innych ciekawych serii mam dla Was nową propozycję z serii Icon, która charakteryzuje się lustrzanym wykończeniem i interesującymi efektami wizualnymi. Kolejna moneta z tej serii datowana na rok 2024 przedstawia Vincenta Van Gogha i jego wizerunek z autoportretu. Dołącza więc on do grona monet, w których mogliśmy oglądać Dianę, Monelizę czy też Marilyn Monroe. Małą kontrowersją w tym wydaniu jednak może być to, że nakład tej monety obecnie wynosi 90 tysięcy egzemplarzy, tak ją podają dilerzy, ale jest to trzykrotnie więcej niż dla monet, które były wydawane w latach 2020-2022. Trudno jednak stwierdzić, czy ten zabieg yy, zaszkodzi tej serii, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach te rzeczywiste nakłady sprzedaży Poszczególnych monet i serii są jednak ukrywane przez mennica. Moneta jest również już w sprzedaży. Od niedawna są też do nabycia monety, które powstały na skutek wspólnego projektu Mennic z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pomysłem na to wydanie było uhonorowanie i połączenie symboli tych krajów, czyli oczywiście Liberty i Brytanii. I myślę, że wyszło całkiem nieźle. To co widzicie teraz to wizerunek, który pojawia się na złotych i srebrnych odmianach monet wydawanych przez Royal Mint, z, oczywiście z awersem przedstawiającym brytyjskiego monarchę. Obok nisko nakładowych lustrzanek w obu kruszcach można nabyć bulionową odmianę jedną uncję ze srebra oraz jedną uncję i ćwierć uncji bite w czystym złocie. Z tego, co udało mi się ustalić, to srebrna uncjówka ograniczona jest do nakładu 265 tysiąca egzemplarzy, czyli całkiem sporo, jak na nasze warunki. Co ciekawe, swoje monety w ramach tego projektu wybija także US Mint. Amerykanie zastosowali ten sam wizerunek dla obu pań z lekkimi modyfikacjami w zakresie opisu wokół wizerunku, ale z zupełnie innym awersem. Dla złota wydawana będzie również tylko wersja jednouncjowa lustrzana, natomiast w srebrze ograniczono się jedynie do jednouncjowego lustrzanego medalu o nakładzie 75 tysięcy. Jeśli więc ktoś uzna ten projekt za ciekawy i godny zakupu, to jednak powinien się cieszyć, że po tej części świata są dostępne wersje bulionowe dla srebra i złota w takim, z takimi dość przyjaznymi, jednak nakładami i bez jakichś sztucznych ograniczeń. Natomiast kolekcjonerzy Brytanii mogą mieć mały dylemat, czy jednak nie zakupić choć jednej sztuki tego, tego właśnie wydania, tak dać po prostu świętego spokoju. Na szczęście koszt zwykłej srebrnej jednąciówki to tylko kilka złotych więcej niż cena zwykłej bulionówki. A na zamknięcie tego odcinka mam jeszcze dwie wiadomości z parkmint dotyczących nowych wydań. Z informacji, jakie znalazłem na stronie, całkiem możliwe, że tegoroczne wydanie Koali pojawi się dopiero w maju, a nie w marcu jak było podawane wcześniej. Ale pocieszeniem może być to, że początek marca powinien przynieść nam nowości dla innych popularnych serii parkmintowych, czyli Emu, Łabędzia oraz Oro Australijskiego. Ja czekam z niecierpliwością na to, co zaprezentuje choćby orzeł. Bo jak dotąd Pertchmint nie rozpieszcza fanów srebra w kwestii wizerunków tegorocznych wydań. Oby już niedługo ten trend się po prostu odwrócił. To wszystko w przeglądzie nowości na luty 2024. Jestem ciekaw Waszych opinii dotyczących prezentowanych monet. Ale piszcie też o Waszych faworytach, których w tym materiale pominałem. Być może jest jakaś seria, którą jednak powinienem w tym odcinku umieścić. Oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcam też do polubienia materiału, tak żeby algorytm youtube'owy był zadowolony, a także do zapoznania się z ostatnimi materiałami na kanale, jeśli oczywiście ich nie widzieliście. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam już niebawem na kanał. Trzymajcie się. Cześć.